Cześć, nazywam się Justyna Broniecka i witam Cię na kanale Zostaniemus. Dzisiaj temat związany ze spółką ZOO, z tym, że zwykle w momencie, kiedy wpłacamy kapitał zakładowy, a dzisiaj minimalnie wynosi on 5000 zł, to najczęściej w pierwszym okresie spółce ZOO brakuje pieniędzy na bieżącą działalność. I bardzo często mnie pytacie, co z tym zrobić. No i więc dzisiaj kilka sposobów na to, jak łatwo zasilić konto spółki, w jaki sposób można to zrobić i oczywiście wady i zalety każdego z rozwiązań. Więc pierwsza, najprostsza zasada jest taka, że zarząd prowadząc działalność firmy ma prawo zapłacić za spółkę jakby fakturę. Tak? Czyli jeżeli jest jakaś faktura i chcemy zapłacić w imieniu spółki, to po prostu płacimy taką fakturę. I w momencie, kiedy spółka ma gotówkę, to robicie sobie przelew z konta spółki na konto prywatne, zwrot za fakturę X. Oczywiście to dotyczy mniejszych transakcji, ale czasami to wystarcza, żeby gdzieś tam na bieżąco sobie poradzić z sytuacją, albo ktoś na przykład się spóźnia z płatnością. My nie chcemy się spóźnić, więc płacimy z konta prywatnego. Jakby na spokojnie w taki sposób można sobie na bieżąco radzić. Natomiast jeżeli spółce potrzebna jest większa gotówka, to możecie to zrobić właściwie na dwa sposoby. Pierwsze to jest wpłata na kapitał zakładowy. I tutaj mamy dwie możliwości. Można wpłacić na kapitał podstawowy albo na kapitał zapasowy. Jeżeli chodzi o kapitał podstawowy, to on jest zapisany w umowie spółki, czyli ten początkowy najczęściej wynosi 5000 zł. I trzeba zerknąć w umowę spółki, do jakiej wartości możemy podnieść ten kapitał bez zmiany umowy spółki. Jeżeli nie ma takiego zapisu, to każda zmiana kapitału podstawowego wymaga zmiany umowy spółki, a więc wizyty u notariusza, a następnie zgłoszenia zmian do sądu rejestrowego. Druga możliwość, o której wspominałam, to jest kapitał zapasowy, czyli wspólnicy decydują, że chcą dokapitalizować spółkę w kwocie X i te pieniądze wpływają po prostu na konto spółki ZOO i są do dyspozycji tak samo jak kapitał podstawowy. Kapitału zapasowego nie widać w KRS-ie, więc nasi kontrahenci nie mają o tym pojęcia. Kapitał podstawowy zawsze w KRS-ie będzie widoczny. No i druga możliwość to jest po prostu pożyczenie spółce pieniędzy. Pożyczamy umową pożyczki. Pamiętajcie, że umowa pożyczki co do zasady powinna mieć opłacony podatek PCC, wynosi on 2%, jednak pożyczki od wspólników na rzecz spółki są z tego podatku zwolnione. Tutaj bardzo mocno podkreślam wspólnicy. To nie jest to samo co zarząd. Tak, jeżeli zarząd nie posiada udziału w spółce, to nie jest wspólnikiem, w związku z tym, jeżeli członek zarządu będzie chciał pożyczyć spółce pieniądze, będzie musiała spółka zapłacić podatek PCC 2%. Umowa pożyczki jest zawierana pomiędzy wspólnikiem a spółką na konkretną kwotę z konkretnym oprocentowaniem. W Polsce nie wolno jakby pożyczać pieniędzy bez oprocentowania, więc to oprocentowanie w tej umowie powinno być zawarte. Oczywiście pamiętając również o lichwiarstwie, tak więc nie mogą te odsetki być za duże. Więc to są jakby bardzo proste sposoby na to, aby zasilić konto spółki jakąś gotówką. Dzięki temu spółka będzie mogła normalnie, spokojnie funkcjonować. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej www.zostaniemus.pl.